ciepełko, fajnie. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj ostatni film z serii z regulatorem tym najmniejszym, czyli dzisiaj taki już kombo rozbudowane, więcej nie będę takiej konstrukcji budował, powiem wam za chwilę dlaczego, ale temat dzisiaj jest tak: mała fotowoltaika, 12 V, 200 Ah, widzicie, mamy dwie baterie, 1200 W, kierunek wschód, południe, zachód. Do tego regulator 30 Amper, 12 V, znaczy 30 Amper na 50 V od strony paneli i na 12 V jego praca. I do tego mamy przetwornicę już 2000 W, która w tym układzie akurat już jest, że tak powiem, już może być. Bo jednak tutaj mamy 200 Ah, czyli możemy pobrać 200 Amper. A ta przetwornica 200 Amper pobierze, jak zejdziemy do 10 V, co raczej się nie powinno tutaj wydarzyć. I tak, lecimy chyba, słuchajcie, a może nie inaczej, może dlaczego taki układ? To jest najlepszy układ, jeśli by się udało gdzieś coś takiego zbudować, bo macie od wschodu do zachodu słońca zawsze tą energię z jakiegoś panela, a taki mały regulator sobie z tym powinien poradzić. Nie wiem, czego on mi tutaj przewija. Muszę go przytrzymać trochę dłużej. O, ma mi pokazywać, ile idzie amper. No i jeśli mamy trzy panele, to musimy wstawić taki rozdzielacz, no bo trzeba jakoś wpiąć te trzy panele. Trzy plusy, trzy minusy. Dziękuję za wytłumaczenie w ostatnich filmach. Ja też o tym nie wiedziałem, ale się dowiedziałem. Jednak te dodatkowe diody, które tutaj wam pokazuję, nie są potrzebne w ogóle kompletnie do niczego, bo panele mają diody. Zobaczymy później w układach już szeregowo równoległych, gdzie będzie więcej paneli w szeregu wpięte, bo to jest tylko układ równoległy. Akurat mam tutaj na tym modelu taki układ fajnie pokazany. Jak to będzie działać, i wtedy pewnie trzeba będzie diody. W tym układzie nie. Później to obrócimy i pokażę wam, jak sobie to fajnie radzi, ale przejdźmy może do materiałów, co, gdzie, jak i dlaczego. I tak, mamy trzy panele, czyli ja tutaj mówię, że są 400 W, mimo tego, że są większe, ale trzymajmy się tych 400 W. Trzy panele, później z paneli wychodzą nam przewody, prawda? Przewody standardowo z paneli wychodzą 4 mm. Rozdzielacz, ten rozdzielacz wytrzymuje 30 Amper. Można sobie na 3 kupić. Ja zawsze wolę na 4 w razie eksperymentów. Tutaj akurat musicie mieć na 3. Później z rozdzielacza też wystarczy przewody 4 mm. Raczej jak testy robiłem, jak obrócimy, więcej jak 20 Amper nie szło. A 20 Amper troszeczkę tu się, że tak powiem, bardziej przygotowałem. 18 Amper, widzicie, 26 Amper wystarczy 2,5 mm². My mamy czwóreczkę, czyli czwóreczka obsługuje 34 Ampery w tym momencie, czyli do regulatora też śmiało możecie schodzić sobie tutaj czwórką. Bezpiecznik, słuchajcie, pasuje 20, bo jak idzie 20 Amper, to ta 16 zaczyna się grzać i pasowałoby już 20 Amperowy założyć. Przepraszam, zapomniałem założyć, jest 16, ale to dla mnie, dla testów, czy ją wywali, czy jej nie wywali. Dodatkowo, jak widzicie, idzie 12 Amper z paneli. Kurde, nie wiem, dlaczego mi się przytrzyma dłużej, powinno być. Z drugiej strony tutaj widzę, ile idzie Amper, to już mi tam na regulatorze nie trzeba. Tu idzie 12 Amper, a ogólnie z przetwarzania to nam to wychodzi. Tu się muszę obrócić, 13,5 V, 26 Amper i 380 W. O, mnie tu interesuje, ile regulator właśnie produkuje. 32 V, o, 13,4 Ampera. To jest z PV. Nie, to dobra, tu mamy z PV, a tutaj to, co nam wychodzi. Zaraz obrócę, będzie widać, bo strasznie ciężko widać. Dobra, i tu wchodzimy do regulatora tymi czwóreczkami. Regulator tutaj mamy, tak jak mówiłem, w systemie 12-voltowym to jest regulator, znaczy 12-24 jest regulator, maksymalnie panel może być 50 V VOC,
Czyli odsyłam Was do opisu filmu, tam jest jak dobrać panele właśnie, żeby nie uszkodzić regulatora, to VOC jest bardzo ważne. I na te 12V można, że tak powiem, obsługuje nam 390 W. No właśnie, w tym momencie leci 380. No muszę to obrócić, nie ma opcji. No więcej jak 400 W po prostu nie przepuści, nie ma szans, a już widzę, że jest 37 stopni na nim, bo to sobie czujnik wstawiłem, za chwilę zacznie obcinać jeszcze, by się nagrzał. Także regulator 30A, najmniejszy, jaki chyba, znaczy jaki ja mam tak naprawdę. I dalej, jeśli regulator 30A, czyli wychodzi nam tu 30A, zobaczmy, 30A, 34A. No niby by dalej tymi czwórkami można było wyjść, ale dajcie sobie 6 mm, 10 mm karta, to naprawdę nie boli. Ten wykres cały mam do długości 1 metra przewodu. Także dycha tutaj bez niczego wchodzi i można sobie śmiało dychę założyć w przewodzik. Bezpiecznik 30-40A, ktoś napisał, żeby właśnie tu 40 zamiast 30 dać, bo się będzie grzała. Jak na razie powiem Wam, no trochę się będzie dogrzało, jakby nie było, można i 40A. Nie powinno się nic stać. Schodzimy na busbar. Busbar, o widzicie, już teraz się przydaje. No niestety, nie będę do tematu nagrania filmu ciął sobie przewodów, bo szkoda. Także już można, widzicie, dwie baterie 12V spiąć równolegle. Co nam daje spięcie równolegle tych baterii? Że zostaje na 12V, ale mamy 200 Ah. I dodatkowo możemy podpiąć jedną baterię tutaj pod jeden bezpiecznik, drugą baterię pod drugi bezpiecznik. I tutaj już sobie, no, ja tak powiem, 200 amper ciągnąć, no bo to jest przesada. No ale jak te 2000 W przy 12V puścimy, to jakieś te 180 będzie szło. To jeszcze będzie ogólnie testowane i to powinno wytrzymać. 150, 170 amper, zobaczmy. 168 amper, 170 potrzeba już nam przewody 50 mm2. Czyli tutaj mamy 32, to już są za cienkie, te są 32 mm2. 35 można liczyć, no do 120 amper, czyli nie więcej tak naprawdę, taki sznur. Zobaczymy, czy wytrzyma więcej, bo to jest dedykowane tej przetwornicy, zrobimy testy. Także 50 przewodek już chcecie się bawić powyżej 2000 W w 12V. No i musicie mieć przynajmniej dwie baterie, słuchajcie, do takiego układu. Dodatkowo w układzie jest jeszcze bocznik, który monitoruje i tutaj, o już tutaj bardzo fajny temat właśnie jest. Bo już momencik, a właśnie ja teraz mam, czekajcie, bo nie wiem, czy ja tego źle nie podpiąłem w tym momencie. Właśnie tutaj przy jednej baterii to jest w porządku, przy dwóch bateriach już ten bocznik tutaj jest źle wpięty, bo ja to użyłem baterię i bocznik powinien być po prostu na wyjściu tutaj z baterii i później przetwornica i regulator powinien być za bocznikiem wpięty, żeby cała energia przepływała na szynę i wracała. No, nie przerobiłem tego, przepraszam. Czyli ogólnie to, co wychodzi z baterii, powinno wychodzić tutaj z szyny, baterie pod szynę i dalej cała historia dalej. Tylko mało kto, powiem Wam, tych boczników używa. A kto będzie używał, to i tak musi w instrukcji obsługi sobie zajrzeć, żeby zobaczyć, jak to spiąć. Ja zrobię osobny materiał, tylko muszę sobie stół do tego przygotować. No, trudno troszeczkę tak czasem na szybko to zrobić, a tak czasem jest, że czasu brakuje, a chciałbym dla Was tych materiałów trochę porobić. Przetwornica 2000 W, 12V. Także testy jeszcze będą tej przetwornicy. Tutaj nam to, co nam bocznik pokazuje. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy włącznik do przetwornicy. No i chyba przeleciałem, słuchajcie, cały temat, także obrócimy. Ogólnie w opisie filmu wszystkie informacje są do... Widać będzie mnie? Widać. W opisie filmu będą wszystkie informacje do tego, co tutaj się znajduje. Płatna promocja standardowo, bo jakby nie było tych firm, to bym tych filmów nie mógł kręcić. Robicie to na własną odpowiedzialność. Miałem to powiedzieć na początku filmu. Zawsze zapomnę. Słuchajcie, zabawa w takie rzeczy na własną odpowiedzialność. Kopiowanie na własną odpowiedzialność. Pamiętajcie, 12V to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych prądów, bo dużo od niego wymagamy. A on niestety czasem dużo nie może i te 200 amper po prostu na takie sznury jak puścimy, to już może być nieciekawie. Także przekroję, jeszcze raz przekroję, taka tabelka, bardzo fajna rzecz
i trzymamy się nie, że maksymalnie na przykład 50-160, tylko ja bym sobie do 50 to 135, jeszcze bym to pozaniżał, żeby mieć ten bypass po prostu, ten zapas w razie W. Spróbuję to obrócić, bo powiem Wam tak, może zrobimy tak, ta bateria i tak nie jest podłączona, bo to było pokazowo tylko, ja ją ściągnę, już jest 10 kg mniej, bo tu całościowo to jest chyba z 80 kg i trochę się to ciężko obraca, powiem Wam, no ale dobra, jak to mówią, raz kozie śmierć. Nie wiem, w którą stronę ją ostatnio obracałem. Kółek nie powyrywał. O, nawet idzie. O, i tyle mi wystarczy. Słuchajcie. Chodzi o to, żeby jedna strona była do słońca centralnie. A mnie nie widać, ja do Was mówię. No i jak na złość nam chmura przyszła. Tutaj chodzi, żeby świeciło słońce. Tutaj praktycznie padało tak o pod kątem. A na ten panel z tej strony w ogóle nie pada. Ale z tej pada, także szybka akcja, bo za chwilę nie będzie. I ten, co świeci na niego słońce, to ma jeszcze daje 4 ampery. Ten, co jest bokiem, 0,32. A ten, co tutaj bifacjalna 2 ampery, weźmy tutaj, ten jeszcze daje 4. Także widzicie, ten, co do słońca ogólnie powinien dawać 10 amper, ten około 3. I ten też coś takiego, nawet trochę więcej, bo ta strona jednak jest naświetlona. No, jak na złość. I chyba się nie doczekamy. Przywaliło słoneczkiem. No ale ogólnie leci nam 8 amper z całości. Co jest przetwarzane. Już mi się mierniki powyłączały. Nie wiem, czego mi się... Kurde. Nie trzyma. Trzymał mi się. Z PV9-3 to nas nie obchodzi. O, 19,9 na baterię idzie. A ogólnie na baterię leci nam... Widzicie? Chyba Wy to widzicie. Mamy 13,4 V, 18 A i 250 W. I tak się coś troszeczkę przebija. No niestety, pogoda. Nie chce współpracować. Chmurek na ptaki szczeka. Ale i tak przy takim rozproszonym słonku dodaję tutaj 4 A. No widać, że to działa po prostu. Że diody w panelach działają, 2 ampery idzie nam z tego tutaj i z tego tutaj nam idzie też 2 ampery, co on tylko dostaje światło praktycznie tylko z tej strony, no i tamten też tak skosa trochę z tej, trochę z tej strony. Także tak to wygląda, nie ma co przedłużać, nie wiadomo jakiego filmu. Tak wygląda zestaw. A jeszcze właśnie mówiłem o tym układzie czy nie, bo ja już się pogubiłem z tego wszystkiego, a nie mówiłem. Teraz mamy te wszystkie 3 panele spięte równolegle, czyli mamy VOC, to co jest ważne, i odsyłam Was do opisu filmu, tam będzie film jak dobrać, żeby nie upalić regulatora. VOC zostaje 40 V na tym samym poziomie, tylko nam się tutaj sumują nam się ampery. A jak będzie szeregowo, no to wtedy volty w górę, a ampery stoją w miejscu. I tak samo to połączenie właśnie bateryjne, 12 V, zwiększamy pojemność, ale też możemy sobie tutaj już wtedy przyszaleć, jak sobie nawet 4 takie podepniemy baterie na 400 A/h, to wtedy śmiało z samych baterii możemy sobie nawet 25 pojechać, ale do przetwornicy trzeba już dać 50, no bo 25 przewody, słuchajcie, wytrzymają nawet 100 A. Tylko ja mówię, jak wytrzyma 100 A, wyska 5, dajcie 35, dajcie 50, nie żałujcie na przewodach naprawdę, bo 12 V nie wypłacza błędów i może być tylko źle. Także koniec serii z regulatorem 30 A, przepraszam, 12 V, 30 A, 50 V na 12 V. Jak się uda, kolejna seria będzie już te dalej 12 V, ale już na 2 instalacje będę robił w kierunek na, no, że tak powiem, na południe, albo sobie można tym panelem obracać, i kierunek południowy wschód, południo-zachód z tej konstrukcji. Ja to po prostu rozbiorę, bo to jest za ciężkie do przewożenia, tego klina tylko zostawię po prostu, i to się wydaje są najbardziej optymalne instalacje, i najlepiej będzie to
słuchajcie, zbudować, a po drugie, jak już będzie regulator 12V, 40A i 100V, to już po dwa panele już mogę spinać wtedy w szeregu i będziemy się w te szeregi bawić, zobaczymy, jak to wtedy będzie działać. I to już niestety, tu dwa panele, już będzie ciężko to gdziekolwiek postawić. Także, no, do dwóch paneli pewnie do więcej nie będę, chyba że w układzie 12V jeszcze, bo tutaj jeszcze jeden regulator mam 12V, 60A i 150V. No i wtedy to już można trzy panele wpiąć. Tylko tutaj mam damy trzy z jednej parafii, damy trzy z drugiej parafii. To trzeba będzie jakąś przyczepę już oprzeć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przepraszam. No i tyle, słuchajcie. Także zapraszam Was do opisu filmu. Tam wszystkie informacje dodatkowe są. Linki do filmów i etc. etc. Suby, kawy, lajki, jak to woli. No i tyle, słuchajcie. Lecimy z tematem dalej. Także ja się uczę, Wy się uczycie i tak naprawdę idziemy od najbardziej skomplikowanej instalacji, będziemy przechodzić do coraz prostszych i finalnie zobaczycie, czy warto się w coś takiego bawić, czy jednak może sobie powerbanka kupić, podpiąć panel i nic nas nie interesuje. Tylko tak to jest właśnie, jak człowiek nie wie, nie ma porównania, to zaczyna bronić coś takiego, bo gdzieś coś widział, a później wychodzi, na co mi to wszystko było, ale jak już mam, to będę podawał pieniądze dalej, a drugiemu powiem, że nie jest złe, to niech się też męczy, nie? Nie, to na tym nie polega. Także coś się wymyśli. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się, cześć.